Witam Was. Przedstawiam moją szaszkę. Wypiek kaukaski. Rękojeść drewniana, nity mosiężne. Miejsce na temblak, rzadko spotykane w kaukaskich szaszkach. Dwie bruzdy przechodzące w szeroką bruzdę i dwie mniejsze, no strudzinki, jak już je nazwali, ugięcie szaszki. Takie prosto, ładnie. Balans 23-24 cm. Waga 590 gram. Krzywizna mierzona od oparcia rękojeści 3 cm 2 mm, szaszka na ostro, do tego pochwa z drewnianym kielichem, mosiężne rywki, jedna od środka, druga normalna, szaszkę nosimy w ten sposób, nie tak jak szable. To jest zewnętrzna strona oczywiście, wewnętrzna wygląda inaczej. Trzewik i rywki wzmacniane dodatkowymi paskami blachy. Tak jak tutaj. Wchodzi tak. Nie wypada. Nie trzepie. Wyciągamy od razu do cięcia, dlatego ta długość jest 74 cm głowni. Pochwa klejona od strony wewnętrznej. Właściwie to wszystko. Dziękuję za uwagę.